Siemano, dzień dobry, cześć i czołem. Zapewnie duża część z Was, urządzając swoje mieszkania, pokoje, biura czy miejsca pracy, zwraca uwagę na to, żeby mieć po prostu fajny design. Wybieramy dobrze wyglądające biurko, fotel, kolor ścian, dobieramy do tego gadżety. No i przychodzi ten moment, kiedy musimy zakupić sprzęt komputerowy. I tu zazwyczaj cała wizja się wali, bo oto na środku biurka ląduje szary, smutny, do niczego nie pasujący monitor. Ale czy na pewno musi tak być? Dziś pokażę Wam, że da się to zrobić inaczej. Mam ze sobą nie jeden, nie dwa, ale aż trzy monitory. Będzie też konkurs, w którym do wygrania jeden z tych ekranów, dlatego oglądajcie uważnie. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie monitora? Ci oszczędni, którzy lubią liczyć każdą złotówkę, powiedzą, że przede wszystkim na jego cenę. Wielbiciele wszelakich technologii powiedzą z kolei, że na aspekty techniczne, takie jak na przykład czas odświeżania czy kąty widzenia. Ktoś jeszcze inny powie, że mimo iż jego dziewczyna twierdzi inaczej, to najważniejszy jest rozmiar. Ja się z tym wszystkim zgadzam, ale warto jednak mieć jeszcze na uwadze jeden aspekt. Wygląd tego monitora. Fajnie by było, gdyby ten monitor nie wyglądał źle, a już w ogóle super byłoby, żeby on wyglądał dobrze, no bo przecież ten monitor będzie stał w ważnym miejscu waszego pokoju czy biura. Dziś pokażę Wam więc trzy propozycje, które łączą wszystko to, o czym właśnie powiedziałem. Ale powoli, zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy nad jedną rzeczą. Technologia idzie do przodu, nasze urządzenia są coraz bardziej wydajne, coraz bardziej energooszczędne, mamy więcej możliwości, ale też zmniejsza się ich rozmiar. Weźmy na przykład takiego laptopa. To akurat Acer Swift 5, którego miałem podłączonego do ekranu za mną, o tym za chwilę. Ale wracając, to jest komputer, który waży poniżej kilograma, ma dotykową matrycę, jest obłędnie smukły i naprawdę bardzo go uwielbiam, ale nie będę się teraz na jego temat jakoś długo wypowiadał, bo nagrałem już o nim materiał. Jeżeli chcecie zobaczyć, to kliknijcie sobie w prawy górny róg i tam macie kartę, która przeniesie Was do tego filmu. A mówię o nim dlatego, że jest po prostu niezwykle lekki i właśnie smukły. Dlaczego więc nie zdecydować się na monitor, który będzie właśnie taki? Pierwszym z trzech sprzętów, które chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, jest monitor Acer SA220Q o przekątnej 22 cali. W pudełku znajdziemy kabel VGA, zasilacz, instrukcję, podstawkę, oraz sam ekran, który jest naprawdę zaskakująco lekki. Montaż jest banalnie prosty. Zdejmujemy folię, uchwyt umieszczamy w podstawce i przykręcamy go specjalną, znajdującą się na spodzie śrubą. Nie potrzebujemy śrubokręta, bo ma ona taki specjalny uchwyt, który możemy najzwyczajniej w świecie palcami sobie dokręcić. Następnie całość umieszczamy na spodzie monitora i gotowe. Mamy już złożony sprzęt. I od razu widać, jak bardzo jest smukły. Jego grubość to zaledwie 6,6 mm. Szeroki kąt patrzenia i technologia IPS umożliwiają wygodne oglądanie nawet przez kilka osób jednocześnie. Możemy tu wyświetlić obraz nawet w rozdzielczości Full HD, co oznacza, że zmieści się tutaj 60% więcej informacji niż na monitorze o rozdzielczości HD. Jednak to, co widzimy na pierwszy rzut oka, chociaż chyba powinienem powiedzieć, że właśnie słabo widzimy, to są ramki, które są właściwie niewidoczne. Konstrukcja Zero Frame daje niemal nieograniczoną powierzchnię i możemy skupić się na tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli po prostu na ekranie. Dla nikogo chyba nie będzie zdziwieniem ani jakąś dużą przesadą, jeśli powiem, że przed monitorami spędzamy kilkanaście godzin dziennie. Warto więc wybrać taki sprzęt, który nie będzie miał negatywnego wpływu na nasz wzrok. Mamy tu więc szereg technologii dbających o nasze oczy. Na przykład Acer Flickerless zapewnia stabilny dopływ prądu i eliminuje migotanie ekranu. Acer Blue Light Shield z kolei, jak sama nazwa wskazuje, redukuje emisję niebieskiego światła, które może być szkodliwe poprzez regulację jasności barw i odcieni kolorów, a Acer Comfy View redukuje refleksy świetlne, co jeszcze bardziej zwiększa komfort oglądania. Przejdźmy więc do drugiej propozycji, którą dla Was dzisiaj przygotowałem. Może się bowiem zdarzyć, że 22 cale to dla Was po prostu za mało, ale też nie chcecie przesadzić z kolei za dużym ekranem.
Dobrym wyborem, który w takiej sytuacji warto rozważyć, będzie monitor z tej samej rodziny, Acer SA240Y. To sprzęt o przekątnej 24 cali, który dalej zachowuje tę samą smukłość i te wszystkie inne rzeczy, o których mówiłem Wam wcześniej. Równie dobrze prezentuje się na biurku i moim zdaniem będzie to bardzo dobry wybór do codziennej pracy biurowej, przeglądania internetu czy na przykład nauki. Tutaj również mamy tę samą grubość, 6,6 mm. Dla porównania to jest mniej niż mój telefon. Ale jeżeli jesteście uważni i dobrze z matematyki, to pewnie policzyliście, że pokazałem Wam dopiero dwa monitory, a na samym początku mówiłem, że mam dla Was trzy urządzenia. Owszem, nie mylicie się, w tej samej rodzinie monitorów jest jeszcze jeden zawodnik, którym powinni zainteresować się ci, którzy szukają naprawdę dużego ekranu. Oto SA270 o przekątnej 27 cali. Monitor faktycznie już na pierwszy rzut oka jest bardzo duży, ale dalej zachowując tę samą smukłość i niesamowicie fajny design. Powinien zagościć na biurku kogoś, kto poza codzienną pracą lubuje się na przykład w filmowych maratonach, bo mając u siebie takie cacko, prędzej czy później nadrobicie kinowe zaległości. Tu również znajdziemy wszystkie te technologie, o których mówiłem przy wcześniejszych modelach, czyli na przykład ComfyView czy Blue Light Shield. Dodatkowo w tym modelu zostały sprytnie ukryte dwa małe głośniczki, przez co nie musicie kupować dodatkowych, które walałyby się Wam gdzieś po biurku. Szczerze mówiąc, mi z całej trójki tych urządzeń najbardziej do gustu przypadł właśnie ten 27-calowy egzemplarz. A Wam? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie też, jaki aspekt jest dla Was najważniejszy przy wyborze nowego monitora. Okej, i w tym miejscu już mógłbym się z Wami pożegnać, ale ci uważniejsi z Was pewnie pamiętają, że na początku wspominałem coś na temat konkursu. Pora więc uchylić rąbka tajemnicy. Otóż do wygrania będzie monitor Acer SA270 o przekątnej 27 cali. Dokładnie taki, jak stoi w tym momencie ze mną. Co trzeba zrobić, aby go wygrać? To bardzo proste, już tłumaczę. Po pierwsze, musicie mieć konto na Instagramie i znaleźć tam nasz profil acer.pl. Jeżeli jeszcze nas nie obserwujecie, to zróbcie to teraz, są tam naprawdę ciekawe rzeczy, no i jest to warunek konieczny, aby wziąć udział w tym konkursie. Okej, teraz należy zrobić kreatywne zdjęcie swojego biurka, na którym chcielibyście, aby zagościł nowy monitor. Przygotujcie swoją przestrzeń biurkową na przyjęcie nowego sprzętu, nie powinno być więc na nim żadnych innych urządzeń. Niech poniesie Was kreatywność. Fotkę wrzucacie na swój profil, a w opisie piszecie, dlaczego to właśnie do Was miałaby trafić taka nagroda. Dodajcie też hasztagi acer.pl i konkurs Acer. Bardzo ważne, pamiętajcie, aby Wasz profil był publiczny. Jeżeli będzie prywatny, my nie zobaczymy zgłoszenia, ani tym bardziej nie będziemy w stanie go nagrodzić. A byłoby szkoda. Na zgłoszenie czekamy do 7 października. Więcej informacji o konkursie macie w opisie pod tym filmem. Tam też zostawiłem Wam linki do stron, na których poczytacie więcej o prezentowanych dzisiaj monitorach. Z mojej strony tyle, dzięki bardzo za uwagę, trzymam za Was kciuki, do zobaczenia, na razie, cześć!